Witaj, dzień dobry. Początek nowego roku, okres podsumowań i rozliczeń. I to chodzi mi tutaj nie tylko o te rozliczenia, które księgowość w swojej firmie robi w pocie czoła i z wytrzeszczonymi oczami. Chodzi mi o takie zwyczajne ludzkie rozliczenia. Ja też bym chciał podsumować ostatni rok, może trochę więcej, mojej działalności. Chciałbym Ci jakby zdać sprawozdanie. Chciałbym Ci powiedzieć, co się zmieniło, z czego jestem zadowolony, z czego jestem dumny, co mnie martwi, a czego po prostu się wstydzę. Chodzi tu oczywiście o moją działalność jako tak zwanego uzdrowiciela. Działalność, której pomagam powracać ludziom do zdrowia. Przede wszystkim pewnie znasz mój film, to było mniej więcej około półtora roku temu, film pod tytułem Jak uzdrawiam. Co się zmieniło od tamtego czasu? Wprowadziłem pewne nowe elementy, wprowadziłem pewne ulepszenia. Z części rzeczy, o których tam mówię, zrezygnowałem, ale szkielet, sama istota tego, co się dzieje podczas seansów uzdrawiających, pozostaje taka sama. Po prostu z czasem, z doświadczeniem, w praktyce pewne drobne elementy muszą ulec modyfikacji. Jakie to są modyfikacje, możesz przekonać się podczas seansu. Natomiast tutaj też chciałbym powiedzieć o tym, z czego jestem bardzo zadowolony. Jestem bardzo zadowolony z tego, że w większości, przeważającej większości przypadków to działa. Działa, ludzie odczuwają poprawę, powracają do zdrowia, z tym, że tutaj też chciałbym Ci przypomnieć. Nie jestem cudotwórcą. To nie jest tak, że przychodzisz do mnie, ja dotykam Cię, mówię abrakadabra i wychodzisz jako osoba zdrowa. Nie, to jest proces. Ja pomagam po prostu temu procesowi uzdrowienia rozpocząć się lub nabrać szybkości. Przypominam też, że w żadnym wypadku nie zalecam rezygnacji z medycyny tradycyjnej. Możemy pomóc lekarzowi, nie zastępujmy go. Z czego jestem dumny? Jestem dumny z tego, że w niektórych przypadkach poprawie ulega nie tylko stan zdrowia pacjentki, pacjenta. Uzdrowione zostają również relacje tej osoby z otoczeniem. Następuje poprawa wzajemnych relacji ze światem zewnętrznym. Na jakiej zasadzie to się dzieje? Przy wyrównaniu obiegu energii, przy prawidłowej cyrkulacji energii, przy usunięciu blokad, osoba dodatkowo wzmocniona tą wielką przedwieczną energią oddziaływuje na otoczenie. Oddziaływuje, to otoczenie dostraja się do tej pozytywnej energii, jaka bije od osoby. Poprawa relacji z rodziną, poprawa stosunków wśród współpracowników. Zdarzyło również się coś, z czego jestem szczególnie dumny. Wyzdrowiało zwierzę. Zwierzę, które było bardzo bliskie sercu mojej pacjentki, po takim seansie wyzdrowiało. To nie ja zrobiłem. Chociaż chciałbym sobie przypisać tą zasługę, jednak nie mogę. To zrobiła ta pacjentka poprzez swój zrównoważony bilans energetyczny, poprzez tą prawidłową, mocną energię bijącą z nią. Zwierzę to złapało. Złapało i wyrównał się również przepływ energii w jego ciele, w jego istocie i wyzdrowiało. Tak jak mówię, z tego jestem szczególnie dumny. Co mnie martwi? Zdarzają się przypadki, że ta poprawa zdrowia po seansie jest niezbyt duża, widoczna, ale nie aż taka, jakbyśmy chcieli.
Raz nawet, powiem ci, zdarzyło się, że nic nie mogłem. To był taki przypadek, z którego jestem bardzo niezadowolony. Nic się nie poprawiło. Nic nie mogłem zrobić. Zero. Ale wiem dlaczego. Ta osoba, która przyszła do mnie na seans, po prostu się mnie bała. Ta osoba się mnie bała, więc przepływ energii był automatycznie, odruchowo zablokowany. Energia, której udzielam, nie pochodzi ode mnie. Jest to czysta energia. I ta energia, pomimo swojej wielkiej, niewyobrażalnej potęgi, jest też niezwykle łagodna i subtelna. Nie wejdzie na siłę. Nie pomoże na siłę. Ja zresztą też mam taki charakter, że nie lubię nikogo do niczego zmuszać. I to w połączeniu dało efekt w postaci braku efektu. Słuchaj, to nie trzeba się mnie bać. Jeżeli ty nie atakujesz mnie, to dlaczego ja miałbym atakować ciebie? Poza tym, przy tych seansach nie odwołuję się do żadnych demonicznych, nieczystych sił. Ta energia, która przez ciebie przepływa i usuwa blokady, wyrównuje przepływ twojej energii, to jest potężna, czysta energia, jakkolwiek to nazwiesz. Energia Boga, energia Jahwe, energia Allaha, emanacja Buddy, siła Matki Ziemi, energia kosmosu, jakkolwiek tego nie nazwiesz, to jest zawsze ta sama energia. Więc nie należy się obawiać. I możesz być pewna, możesz być pewny, że pomimo swojej tej energii, tej wielkiej, wielkiej mocy swojej, ta energia jest na tyle subtelna, na tyle delikatna, że nie zrobi niczego na siłę. I tu przejdźmy do czegoś następnego. Jeżeli umawiasz się ze mną na seans, to najpierw zdobądź pewność, że chcesz wyzdrowienia. Ja nie mówię o tej powierzchownej otoczce myśli, emocji. Ja mówię o twojej podświadomości, o najgłębszym sednie twojej istoty. Zrób sobie taki rachunek sumienia, stań wprawdzie przed sobą i pomyśl, czy twoja choroba, twoje niedomagania nie są ci w czymś wygodne. Czy po powrocie do zdrowia nie czeka cię jakieś zadanie, któremu boisz się stawić czoła? Jeżeli nie będziesz chcieć wyzdrowieć, jeżeli to nie będzie twoją wielką, wielką, wielkim, wielkim marzeniem, to będzie to bardzo trudne. Tak jak powiedziałem, ta energia nie działa na siłę. Nie zrobi nic wbrew tobie. Co jeszcze zauważyłem? Dużo lepiej te seanse działają na osoby otwarte, które przychodzą do mnie, dlatego że bardzo tego chcą i wierzą, że można coś zmienić. Osoby napełnione wątpliwościami, osoby niepewne, zamknięte, na te osoby to działa mniej, w mniejszym stopniu. Nie powiem, że wcale nie działa. Owszem, działa, ale w mniejszym stopniu. Zajmuje to więcej czasu, wymaga więcej wysiłku. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, co do zmian. Na tym filmie poprzednim, jak uzdrawiam, mówię o wizytach domowych. I rzeczywiście jest to dobre, bo człowiek w swoim własnym domu czuje się pewniej, czuje się bezpieczniej. Natomiast są osoby z innych miast, z innych krajów lub osoby, które po prostu nie mają możliwości lub chęci zaprosić mnie do siebie. Dla tych osób też jest możliwość odbycia takiego seansu. Jest na warszawskim Mokotowie taki bardzo fajny ośrodek zdrowia, ośrodek terapii naturalnych i administrator tego obiektu ma możliwość użyczenia mi gabinetu. Jest to możliwe w weekendy, także jeżeli wolisz, aby taki seans odbył się w gabinecie, nie ma problemu.
Tylko proszę Cię wcześniej napisz do mnie maila, żebym mógł ten gabinet zarezerwować i zarezerwować swój czas. Tak pomyślałem, że to też nie jest złe. Zobacz, w takim gabinecie jesteśmy na neutralnym gruncie. To nie to, że przychodzisz do mnie, wchodzisz do jakiejś dziwnej jaskini pełnej energii. Spotykamy się na neutralnym gruncie. Żadne z nas nie jest u siebie, ale jesteśmy tam wspólnie, dla wspólnego celu. To też jest dobre, to też jest fajne. Co do moich filmów na YouTube, to też jest jakby część mojej działalności. Osoby oglądające te filmy, korzystając z rad, też poprawiają sobie swoją sytuację życiową, poprawiają swoje zdrowie. Tu jest rzecz, której się wstydzę. Już wiesz, o co chodzi. Te 30 filmów, które kiedyś przez przypadek skasowałem. Na szczęście, dzięki pomocy, jaką otrzymałem, te filmy wracają powoli. 17 stycznia. 17 stycznia reszta tych filmów utraconych wspólnie w jednym czasie wejdzie na kanał, także będą znowu dostępne. Cały czas nagrywam nowe filmy. Dzięki temu, że mnie zachęcacie. Dzięki waszym fantastycznym komentarzom. Dzięki mailom, które uświadamiają mi, że to, co robię, jest potrzebne. Dziękuję wam za wsparcie. Liczę na wasze wsparcie w przyszłości również. Zdrowiejcie. Niech wasza sytuacja życiowa, domowa, w pracy poprawia się. Bogaćcie się, bądźcie szczęśliwi i zdrowi i spokój. Życzę wam wielkiego, potężnego spokoju, który drzemie w przedwiecznej energii. Spokoju, który niesie radość i wyzwolenie. Tyle na dzisiaj. Zapraszam Cię na inne moje filmy. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.